Cześć, witam serdecznie. 3 dni temu, 30 czerwca 2023 roku ukazał się film Bagno, to Scenariusza Zierkę. Wziąłem udział w konsultacjach do tego filmu jako ekspert z zakresu psychologii, również miałem przyjemność wystąpić w tym filmie. Scenariusz Zierkę w swoim bardzo ważnym dziele, jakim jest Bagno, porusza temat pedofilii, a więc krzywdzenia tych, którzy są najbardziej bezbronni i tych, których my, ludzie dorośli, musimy bronić, czyli krzywdzonych dzieci. Niestety temat pedofilii bardzo często jest zamiatany pod dywan. Bardzo często jest tak, że temat ten jest traktowany wybiórczo. Wielu ludzi atakuje Kościół katolicki, księży pedofilów za to, że są pedofilami, za to, że krzywdzą dzieci i słusznie, ponieważ pedofilia powinna być krytykowana, krzywdzona, ścigana i karana bez względu na to, kto się jej dopuszcza. Owszem, bez względu na to, kto się jej dopuszcza. I ksiądz, który dokonuje czynów pedofilskich, jest takim samym zwyrodnialcem jak muzyk, który dokonuje czynów pedofilskich. Takim samym zwyrodnialcem jak aktor, scenarzysta bądź reżyser filmowy. Tu nie ma wybacz. Tu nie ma wybaczenia. Tu musi być bezwzględność prawa karnego. Tu musi być bardzo zgrany front ze strony mediów. Natomiast to jest bardzo ważne. Mariusz Zielkę pokazuje w swoim dziele, że no niestety sprawiedliwość w Polsce nie jest ślepa. No, Temida powinna być ślepa, tak, żeby osądzać człowieka po jego czynach, a nie po tym, kim ten człowiek jest. No, niestety wiem, jak wygląda polski wymiar sprawiedliwości. Sam miałem wielką nieprzyjemność zetknąć się z tym wymiarem niesprawiedliwości, właściwie wymiarem statystyki, jak to powiedział mój znajomy radca prawny, i być przez niego przemielonym. To, co ukazuje Mariusz Zielkę, no niestety jest wstrząsające. Straszna jest sytuacja, w której ktoś, kto jest muzykiem, znanym muzykiem, pracującym wiele lat z dziećmi, krzywdzącym te dzieci przez kilkadziesiąt lat, unika sprawiedliwości ze względu na swoje prywatne powiązania, koneksje towarzyskie, ogólnie duże plecy. Relatywizm moralny, który tam występuje, pokazuje, że no niestety nie zawsze każdemu łatwo jest wołać o pomoc. Nie zawsze ta pomoc będzie udzielona i nie zawsze to wołanie o pomoc będzie wysłuchane. Za co podziwiam Mariusza Zielkę. Miałem wielką przyjemność spotkać się z nim przy kręceniu tego filmu. Wielki człowiek. Jego nieustępliwość jest niesamowita. Materiały, w których ja tam wystąpiłem, były nagrywane we wrześniu 2020 roku. I od tamtego czasu minęło ponad 2,5 roku. Film był kręcony bardzo wiele lat z różnymi perypetiami. Wielu ludzi, którzy umawiali się na zdjęcia, odmawiało tych zdjęć. Wiele osób rezygnowało, wiele osób zamykało w swoje drzwi. Film miał duży problem budżetowy. Tak jak tam powiedział jeden człowiek, był kręcony przy pomocy jednego statywu, przy pomocy dwóch, może trzech aparatów z opcją nagrywania wideo. No ale to nie sprzęt, tylko Mariusz Zielkę dysponował świetnymi operatorami, świetnym planem. Przede wszystkim gigantyczną determinacją. W armii ważne jest oprócz sprzętu i wyszkolenia również morale. Posiadał sprzęt, swoją głowę i operatorów, jak również kamery. Posiadał wyszkolenie, bo jest świetnym dziennikarzem, co udowodnił tym reportażem Bagno. No i posiadał gigantyczną determinację. Na początku ten film miał dotykać tylko właśnie pana muzyka. Jego nazwiska nie chcę wymieniać. Wiemy, o kogo chodzi. Mariusz Zielkę wali kilkukilogramowym młotkiem prosto w głowę jajca nie tylko pana muzyka, ale również w przyrodzenie mediów w Polsce. No, opieszało dziennikarzy niechęć do
podjęcia tego tematu, do podjęcia tej sprawy, do nagłośnienia krzywdy tych biednych dzieci, bo przecież teraz są dorośli ludzie, ale wtedy byli dzieci, to wtedy były dzieci. Uwikłanie w różnego rodzaju koneksje jest obrzydliwe, tak? Media, które mają za zadanie stać na straży, być tą czwartą władzą, stać na straży pewnego porządku i prawa, tak naprawdę stały na straży partykularnych interesów bardzo wąskiej grupy ludzi, którzy niestety bardzo wiele może. Podoba mi się to, że pan, panie majorze, to uwidocznił, bo jest to niesamowite. No i oczywiście trzeci wątek, postać pewnego pana, byłego sędziego i adwokata. No, przerażające jest to, że osoba, która ma tak niską moralność, w przeszłości była sędzią. W mojej ocenie powinien być jak w Stanach Zjednoczonych, że funkcja sędziego jest ukoronowaniem kariery prawniczej. Więc ktoś, kto w przeszłości był radcą prawnym, adwokatem, prokuratorem, na końcu zostaje sędzią, bo po wielu latach praktyki prawniczej zdobył gigantyczne doświadczenie i on ma to moralne prawo sądzić ludzi. Tu mamy do czynienia z człowiekiem, który najpierw był sędzią, potem stał się adwokatem, no ale jego postawa moralno-etyczna pokazuje, że tak naprawdę w mojej ocenie powinien nosić togi. Odpowiedzmy sobie na pytanie, jak wielu ludzi jest skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, jak wiele takich spraw nie zostało nagłośnionych, jak wiele spraw zostało zamiecionych pod dywan, tylko dlatego, że ofiara była słabsza niż sprawca, sprawca miał większy plec niż ofiara i jak wiele krzywdy się dzieje. Po obejrzeniu tego filmu, kiedy przesłałem swoim przyjaciołom linki, ja wysłałem wszystkim kontaktom na Facebooku i na moich stronach na Facebooku linki do filmu Bagno, napisał do mnie mój kolega ze studiów podyplomowych. Jest psychologiem w miejscowości pod Warszawą i w tejże miejscowości zgłaszają się do niego ofiary pewnego prawnika, który je molestował seksualnie, z tego co pamiętam. Do tej pory jest ujawnionych około 14 przypadków. No, zobaczmy, jak to pójdzie. Ja dam kontakt panu Zielkę do tego człowieka, żeby porozmawiali. Może też pan Zielkę będzie mógł pomóc w tej sprawie. Dlatego, że tak jak powiedziałem, pedofilia jest obrzydliwym czynem. Krzywdzenie najsłabszych, krzywdzenie dzieci zawsze powinno być karane, ale niestety w Polsce dzieje się tak, że prawo nie jest równe dla wszystkich. No niestety jest tak często, że są równi i równiejsi i ważne jest to, nie po czyjej stronie stoi prawda i racja, tylko ważne jest to, ile kto ma kasy, jakie kto ma powiązania towarzyskie, biznesowe, polityczne. Jest to coś, czego ja osobiście nie akceptuję, ale życie jest życiem i z racji tego, że mam 43 lata, 13 lat pracuję w zawodzie psychoterapeuty, to wiem, że to, co powiedziałem, niestety jest prawdą. No, bazuję tutaj na swoim doświadczeniu, również zawodowym. Wracając do Mariusza Zielkę. Panie Mariuszu, no, nie wiem, czy pan to będzie oglądał, ale tak jak powiedziałem w rozmowie telefonicznej, szczerze gratuluję panu podjęcia tematu i również szczerze gratuluję panu tego, że wreszcie pan skończył to dzieło po tylu latach, po tylu trudnościach, po tylu komplikacjach, po tylu odmowach ze strony czołowych w Polsce mediów i po tylu kłodach, które wpływowi ludzie rzucali panu pod nogi. W tym sądy, które przecież zablokowały panu na wiele miesięcy, chyba około roku, możliwość publikowania jakichkolwiek materiałów w kwestii pana muzyka. No i tutaj szacunek dla pana za determinację, konsekwencje i nieustępliwość. No, szapoba, czapki z głów. Dla mnie reportaż jest
niesamowity i zasługuje na najwyższą nagrodę dziennikarstwa, ale znając życie, nie chcę się bawić we wróżkę. Może być inaczej. Co pan zresztą również wie i co osoby, które to oglądają, również mogą mieć. No, wierzę, że jednak będzie inaczej, że ten reportaż zostanie doceniony, zostanie pokazany, zostanie to przekazane przez inne media, zostanie pochwycone, podchwycone przez inne media i dotrze do jak największej ilości osób. Dzisiaj mija 3 dni od publikacji tego reportażu. Patrzyłem na YouTubie. W tej chwili obejrzało go 117 tysięcy osób. Zarąbisty wynik. Gratuluję panu. No, jest pan wielki. Czekam na kontynuację, na dogłębne poruszenie innych tematów. Myślę, że jest to warte. Na pewno osoby, które są skrzywdzone, w przeszłości były skrzywdzone przez pedofilów, takich czy innych, nieważne kim są ci pedofile, te osoby zasługują na sprawiedliwość. I wierzę, że Boża opatrzność panu pomaga. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. A wy, drodzy państwo, oglądajcie film Bagno Janusza Zielkę. Pisać sobie proszę Maru Zielkę Bagno. Polecam, ten reportaż trwa około 40 minut. Jest to świetnie spędzony czas. Na pewno warto go obejrzeć, żeby zrozumieć, z czym mamy do czynienia, z jaką degregoladą, jaką zmową milczenia, jakimi układami, w mojej ocenie często mafijnymi, mającymi zdanie chronić tyłek niektórym ludziom, a jednocześnie zapewnić innym ludziom dobry zysk ze względu na to, że atakują na przykład kościół, no nie? I mogą ten kościół wycisnąć, wydoić z kasy, bo przecież tak jak powiedział pan prawnik, o to tutaj chodzi, tam są pieniądze. Temu człowiekowi nie chodzi o pomoc tym biednym, skrzywdzonym ludziom, temu człowiekowi chodzi przede wszystkim o pieniądze. Ja rozumiem, że biznes się robi dla pieniędzy. Ja też jestem prywatnym przedsiębiorcą, działam jako psycholog, psychoterapeuta, też żyję z pieniędzy, które płacą mi moi pacjenci i moi klienci. Ale w każdym zawodzie, tak jak i w zawodzie psychologa, psychoterapeuta, tak też w zawodzie adwokata, obowiązuje pewien kodeks moralny, etyczny, który jest świętością i który nie powinien być nigdy złamany. Natomiast tutaj mamy do czynienia z działaniem tylko i wyłącznie dla własnych korzyści. Tak odbieram to po obejrzeniu tego fotoreportażu, wideoreportażu tego filmu i tak odbieram to po rozmowie z autorem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i do zobaczenia.